Na policję zadzwonił mieszkaniec Jawora, który powiedział, że napadł go sąsiad. Zadysponowany na miejsce patrol policji ustalił, już 54-latek, agresywny, wszedł do mieszkania sąsiada, nie reagował na jego prośby o opuszczenie lokalu. 54-latek awanturował się o to, że jego sąsiad w niewłaściwy sposób zaparkował swój samochód na ich wspólnej posesji. Mężczyzna stał się bardziej agresywny, uderzył sąsiada w klatkę piersiową, a następnie wyszedł z mieszkania. Policjanci niezwłocznie zatrzymali 54-latka, został on doprowadzony do jaworskiej jednostki, gdzie wykonano z nim niezbędne czynności. 54-latek usłyszał zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakazu zbliżania się do sąsiada. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Mężczyźnie grożą 2 lata więzienia.